Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy w... Gdzie ja jestem? Co to jest? To mi wygląda na... na to, że mam chrypkę. To swoją drogą. A to oczywiście jest Stormwind i oczywiście jest to gra World of Warcraft. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, poznamy przygody mojego druida, który oczywiście nazywa się Vangi, jakby ktoś się zastanawiał, jak mogłem nazwać swoją postać główną. Jest to jedyna postać, którą posiadam na setnym poziomie, oczywiście nie korzystając z tego boosta do setnego poziomu, a po prostu tą postacią dobiłem jeszcze za czasów Warlords of Draenor, czy jakkolwiek to się tam czyta. No i chciałbym wam pokazać dosłownie pierwsze kilkadziesiąt minut, jest w tej chwili 8:58, więc powiedzmy, że zagramy sobie 20 minut, zobaczymy, jak wygląda początek Legionu. Dostałem questa, którego muszę tutaj zhandować, Legion powraca, no i zobaczmy w takim razie, bez zbędnego gadania. To będzie dosłownie pierwsze 20 minut. Wy możecie oczywiście w tym czasie zastanowić się, co chcielibyście, żebym wam pokazał, jeśli chodzi o World of Warcrafta, bo ja będę po prostu w to grał przez najbliższy czas. Prawdopodobnie, niestety albo istety, zaniedbując inne gry, bo to tak bywa. Co ten Blinktron może mi dać za questa? Coś dostałem. Mam tu kubki postawione i idealnie zasłaniają widok. A, dostałem selfie kamerę, dobra. Alkohol? Nie pogardzę i to można sprzedać. Jedno co muszę wam powiedzieć, że po takiej przerwie od World of Warcrafta, jak wszedłem z powrotem do gry, cały wczorajszy wieczór spędziłem na ogarnianiu kuwety. Dosłownie. Ogarnianiu tego, co się tu zmieniło w tej grze od czasu, kiedy ostatni raz grałem. Co muszę, jakie mam nowe zdolności, jakie mam... O. Jakie mam... talenty w ogóle, tu się wszystko pozmieniało. Teraz tu są talenty honoru, to jest coś, co jest nowego w Legionie. A to są stare talenty, które można sobie zmieniać do woli. Ja sobie mogę w każdej chwili wziąć zamiast Starlorda Force of Nature. Ale nie chcę, zostawiłem taki build, jaki tam sobie wyklikałem wczoraj, niech tak będzie. I wcale to jest przypadek, że akurat wszystko pierwsze brałem. Tak teraz widzę. w każdym razie, a jednej rzeczy nie mam chyba. Chyba nie mam tego renewala. Tak mi się wydaje. To bym sobie gdzieś podpiął. To się może przydać. Oczywiście mój druid to Balance Druid, czyli oczywiście gramy na zaklęcia w formie Munkina i tak dalej. No dobra, bez zbędnego gadania, przystępujemy. 2 minuty już garam, nie? Okej, witaj Vangi, oczywiście gotowa jest łódka. Musimy sprawdzić, czy jesteśmy gotowi. Okej, mam kogoś odwiedzić. Mam odwiedzić... Oki. A ten ma znowu questa dla mnie? Wow. Jeszcze jedną paczkę? No tak będzie non stop mi dawał jakieś... prezenty, przepraszam? Znowu dostałem alkohol. Ja nie wiem, czy jestem pijak, czy co? To nikt mi się nie przyda. Śmieszne. Śmieszny ziomek. Dobra, bierzemy... Lubię tą sówkę. Co ja mam tu zrobić? Aha, mam po prostu sobie powalczyć z kimś. No to sobie powalczę. Proszę bardzo. Teraz tu zbieramy punkty astralne, które następnie możemy wydawać na przykład na Starfalla. Ja oczywiście w ogóle nie używam innych swoich zdolności, nie wiedzieć czemu. A. Dobra, rzuciłem to na siebie, to trudno. Mam chyba na to jakiś talent. Tak mi się wydaje. Tu jakieś... niektóre zaklęcia idą na instancie, niektóre nie. Dobra, wygraliśmy to, ja się może uleczę jednak. Aaa, czyli dobra. Rozgrzałem się teraz przy pojedynku, muszę zjeść ostatni posiłek, muszę ulepszyć sobie broń i muszę wyczyścić sobie zbroję. Okej, czyli co dalej? Chyba teraz tam do środka mam wjechać.
Tu są posiłki. Nie, tu się broń ulepsza. Dobra. Dalej mamy iść tu na posiłek. Spoko. Pod tym względem muszę przyznać, że mi się to podoba, że jest bardzo uproszczony szukanie czy śledzenie questów. Kiedyś trzeba było do tego instalować jakieś specjalne dodatki, żeby można było w miarę sprawnie przemieszczać się między tymi questami. W tej chwili jest to naprawdę super, super usprawnione. I się przyjemnie, przyjemnie questuje. Okej, okay. Mogę iść na łódkę. Tu sobie gyrokopterki latają, czemużby nie. W ogóle jeśli chodzi o sprzęt, to jest cały sprzęt, który pewnie zostanie zaraz wymieniony z nowego dodatku, nie? Bo to tak zawsze jest. Także się tym w ogóle nie przejmuję. Już pierwszy pierścionek, który jest po prostu lepszy od tego, co mam na sobie. Okej. Greetings. Tak. Lecimy na Broken Shore. A, i to jest scenariusz. Aha, czyli będziemy musieli po prostu za chwilę pograć w tym scenariuszu i prawdopodobnie to będzie pierwszy odcinek z World of Warcrafta, który ode mnie otrzymacie. O. Mamy. Mamy to. Żyrokopterki, gryfy. Żyrokopterki to była fajna jednostka. Wyruszyliśmy na Broken Isles. To jest fajny ekran ładowania. Bardzo mi się zawsze podobały te ekrany. Dobra, teraz jestem zrutowany, nie mogę nic zrobić. Tu jest cała moja kompania. 13 raid memberów. Hide. Show. A ja musiał to ukryć? A, tu. No dobra. Dostaliśmy Welfera, dostaliśmy Holy Enchantment, dostaliśmy Polished Armor na 60 minut, wszystko pięknie. Ups. No dobra, wesoło. Dużo mam też questów starych, jak widać, i to też się nie uporządkowało. Ale spoko. Mogę sobie Hearthstone'a wziąć jednego. It appears to be a great source of fell energy. I have never seen anything like it. Mowa o tym chyba. Tam daleko. Aha, zaraz. Właśnie, zobaczymy. Zawsze musi być wieża, zawsze musi być skierowana w niebo i zawsze musi być jakiś strumień energii płynący z tej wieży. Okej, okay. Drugi etap. A co my tu chcemy zrobić? Chcemy zabić jakieś demony. Tu jest ogólnie sieczka. Zaczyna się. W ogóle się też zmieniło to, że podpowiadają te... Jesus Christ. Mamy to pokonać. Aaaa! What? Naprawdę? Ktoś by mógł mnie wskrzesić? Będę wdzięczny. Bierz dalej, Hunter. Recap. Felsoul Inferno. One down, two to go. Dobra, na szczęście można się wskrzesić w miarę blisko. Ale to suchar był. Co tu dużo mówić. Ja się uleczyłem, czy się nie uleczyłem? Ja się mało leczę. No tak, ja zginąłem perfekcyjnie. Wszyscy oczywiście przeżyli, tylko ja nie. Okej, okay, teraz będziemy tego pokonywać. Gdzie on tu lata? Finally, enough of your chatter. We've got him now. Focus on their commander. Your souls will fuel. You came for the Alliance. Mogłbym zacząć zużywać tej energii.
astralnej. Infernale tu spadają z nieba cudownie. Myślę, że trzeba po prostu zabić tego komandera i będzie spokój. Już pozamiatany? Zamiatany. Musimy Valeriana teraz znaleźć. Spoko. To szukamy Valeriana. Vol'jin, ten. To Jaina jest, wszyscy, co nie tylko. Chyba mamy iść do przodu, bo to ciężko powiedzieć. Nie wynika to z tego, że mamy iść. Tam jest Fel Commander kolejny. Jakby ktoś musiał jeszcze go pokonać. A my szukamy Valeriana. Oczywiście jesteśmy na smoku, którym nie możemy latać, więc może się zamienimy w... Let's hope they had more luck. I've never seen the demons expand this quickly. Ładne. Neither have I. Something has changed. This isn't the same legion we fought before. To się przesuwa, to dobrze. A, bo to cała... My za szybko idziemy, oni gadają. To cała banda idzie, tych ludków. Kirmtor Battle Mage, Jaina i tak dalej. Och, nie! Greyman! Przywołują normalnie jak protosi, nie? Statki powietrzne jakieś. We will not fall this day. Push them back to the portal. Varian. Okay. Let's go. Znaleźliśmy Valeriana gdzieś. Nie bardzo wiem gdzie stoi chłopak, ale jest. A tam są jakieś te, które będziemy pewnie dosiadać. Mógłbym dosiąść w czyjegoś gryfa. Cokolwiek. Dobra, i tu teraz uważamy, żeby znowu nie zginąć w głupi sposób od jakiegoś infernala czy innej bomby, bo to podejrzewam, że zadaje obrażenia. Po prostu. I trzeba uważać na to. Dobra, znaleźliśmy chyba Valeriana. I teraz będziemy tego ciałka pokonywać. Jaina, it's good to see you safe. And you. Lol. The anchoring crystals are the key. Just get us up there and we'll take care of it. Form up, Alliance. We push them back to the portal. A, on będzie cały czas przychodził, taki gościu. Rozumiem. Czyli ja się zajmę kryształami, oni się zajmą tymi innymi przyjemnościami. Ała. Ja się może wyleczę. O, też są tooltipy, fajnie. Dobra, jeden Anchor poszedł. Drugiego Anchora próbujemy rozwalić. To jest instant cast. O. Heal the wounded. We can't rest here for long. A ci też idą do przodu, fajnie, fajnie. I teraz musimy... Explosions of fell energy all around us. And these buildings just grew up out of them, filled with demons. I don't know how we're going to be able to push them back at this rate. One demon at a time. With me, Alliance, leave nothing standing. Unattended cannon, to mi się podoba. Biorę to. Już jest attendant. You're from the Crusade. What happened? Where is Tyrion? I don't know. They were on us in seconds. They'll fire everywhere. Save your strength. Ah, okay. We will find him. Keep your eyes open for survivors. Save as many as you can. Już straciłem kapapultę. Aaa, zginę. Zginąłem. Dobra, Willy Spirit myślę, że gdzieś się wskrzeszę w pobliżu. Szybko dosyć ta katapulta padła.
Niestety. Co to jest? O, spoko. Dobra, czyli nie jestem odpowiedzialnym kierowcą katapult, z tego wniosek. Coś mi uśpiło. Jakiś gaz prawdopodobnie. A tam jest jeszcze jedna kapapulta. Ja chcę kapapultę. Naprawdę. I teraz nie przejadę. Ha, cudownie. Dobra, jedziemy. Z całą tą wesołą ferajną. I niszczcie mi katapulty. Czy ktoś może mi tego demona wziąć? Nie wiem, gdzie się cofam, prawdopodobnie do jakiejś śmierci. O, właśnie zginąłem. O, nie trafiła. No, niestety. Jestem sobie drzewkiem. Teraz będę jako drzewko rzucał. Nie, dobra, wracamy w bunkina. 93% mamy. 4. No, ostatnia katapulta niestety zginęła, nie obronili jej. Ale tu są kolejne. Można jeszcze dosiadać kolejnych ze spokojem. A został nam jeden portal. I Infernal Siegebreaker. Idę po tą katapultę. Chociaż nie, dobra, bo tam jest 97. Olać katapultę. No właśnie. Get to Tyrion. Demony uciekają. Varian, I found him. Look, across the chasm. Tyrion. Okay. All forces to Jaina. Robi się ciekawie. No jesteśmy przy Jainie. Ona coś przyzwie albo nas przeteleportuje. Jezus, od tego dźwięku aż mi ciarki przychodzą. O, jaki ładny most. Brawo, Jaina. Brawo, ty. Tu trupy oczywiście poległe. Te nietoperki mnie trochę niepokoją. Mam nadzieję, że nie zaczną nas atakować. Na szczęście nie są nawet atakowalne, więc są tylko dla ozdoby. Oni idą za szybko wszyscy. Zobaczcie, że cała ekipa sojuszu dopiero jest z tyłu. Tyrion Fordyk jest tutaj uwięziony przez nikogo innego jak samego Gul'dana. Gul'dan powraca. A tam po drugiej stronie mamy Hordę, nie wiem czy widzicie. Fajne, nie? To jest fajne, że jakby scenariusz jest równolegle grany. Gul'dan, you will pay for this. Stay back. It's a trap. The light will protect me. You fool! You stand before the temple of a god! Your pitiful light cannot reach you here. How fortunate that your friends have arrived just in time to watch you die! Oi! Krosus! Destroy him! No, ma niby tu kulę światła, ale... Ups. Coś nie pykło. Coś nie pykło, zdecydowanie. Ten ma mniej punktów życia niż ten. A nie, ten ma miliony. Spoko. You will know fear.
Mamy pokonać Krasusa? Wow, 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 wow. Ja nie będę tam podchodził tak blisko, bo po prostu po co mam się narażać, nie? Dobra, teraz chyba trochę trzeba uważać, bo to by mogło mnie trafić. Fajnie, fajnie. A, czyli my jesteśmy zajęci też, bo tutaj przychodzą jakieś Hellfire'y, ale to nie szkodzi. No my sobie poradzimy, ja mogę dalej atakować tam tego Krasusa. Zostałem pomniejszony jeszcze, cudownie. Jesus Christ, co tu się dzieje? Ała. My magic will tear you apart! Czyli Jaina w boju. Dobra, może trochę pozrywam tego Astral Power, bo nie używam tego w ogóle. Wraca do nas. Co ja tu mam w ogóle za bonusy? Zwiększamy obrażenia od Lunar Strike'ów, zwiększamy... Solar Rapa, też fajnie. Może jakiś Moonfire, jakiś Sunfire. Może jakiś... Ała! Możesz mnie wskrzesić? Oj. Ej, czemu on leczy Krasusa? Weźmy wskrześ. Masz Battle Cry'a na pewno. Mogę zrobić release Spirita? No dobra. Wskrzesza przy... przy Krasusie. To dobrze. Trzeci raz zginąłem, nie? Ale to dopiero początek gry. Z czego to wynika? Z sierotyzmu? Być może. Tu się coś dzieje, tam się coś dzieje, wszędzie coś się dzieje. Dobra, już ma coraz mniej życia. Gościu sobie poszedł offline, nie? W trakcie wydarzenia, czemuż by nie? Zobaczcie, jak mu szybko schodzi to życie. Już coraz szybciej. No time to gloat, Rin. We've got to stop Gul'dan before he summons another one of those things. Everyone, across the chasm. Okej. Oni mają... kogo oni mają? Trala? Trala muszą mieć. Który im przyzywa takie... ziemne... te. Sylvanas. Thank you. Good luck, Varian. And you. Ciekawe, czy oni też spotkali Gul'dana na swojej drodze. Chyba brakuje nam tylko jakiegoś przywódcy. Halo? Halo przywódca? Czy jest tu przywódca? Albo horda musi dojść dopiero? Run. You are right, human. There is nowhere to run from my master. Now, witness the true might of Lord Sargeras. Hold steady. We've broken their lines before. We will again. Charge! Się pojawiło teraz. Trochę syf. Co ty chcesz ode mnie, człowieku? Zostaw mnie. Się jeden. We will never fall to you, Gul'dan. The combined forces of Azeroth will triumph today.
Less chatting, Rin! Kill him already! I have seen the end of your pitiful world, Rin. You will perish. Naprawdę? Coraz więcej ich będzie przysywał? Teraz ryzykuję, rzucając to, ale spoko. W tej chwili jestem zajęty. Zaraz Kwiafowi odpiszemy. Byle nie zginąć, byle nie zginąć. No i to wskrzeszają szybko, tak powiem. Sprawna ekipa killerów jest. Nie można powiedzieć. We will cut you down, monster. Taką mamy nadzieję przynajmniej. No, czy on nie ma dosyć? Ten Gul'dan. To conquer this puny world. Puny world. Śmieszny świat. Do you see now, human? The fate of this world is sealed. The Legion cannot be stopped. And now you will fall. No chodźcie, chodźcie, misiaczki. Czeka na was Starfall. What? Okej. Okay. To ja to zrobiłem. Wydałem polecenie. Co to jest? No, she wouldn't. I knew it! I knew we couldn't trust her! Without the horn, we'll be overrun! We must retreat! Get everyone to the gunship! Everyone! Fall back! Czyli Horda się też wycofała? A Gul'dan szaleje, nie? Pudło? O, Rzeszku włoski. To nie wygląda za dobrze. Au. Twero. On tak źle nie wygląda, ten Infernal. Take this to my son. Będzie cięcie! Czy my go będziemy w stanie gdzieś znaleźć później? To jest dobre pytanie bardzo. Sztuczka. Ja jeden miecz ma dwa. Chyba go nie znajdziemy. Obawiam się. You will be remembered. As the king who sacrificed his life for nothing. Nothing. V
for the Alliance. Stał się Hulkiem. Dobra, ja tu się śmieję, nabijam, to poważna sprawa, tak? To nie ma to tamto. Ashbringer. Tak miał Ashbringera? Nie, Triumfowik ma Ashbringera. Jak się nazywa broń Varyana Vryna? Dobre pytanie. Możecie mi napisać w komentarzu. I ekran ładowania. Bardzo klimatyczne zakończenie. I wracamy do Stormwind! O co chodzi? W teorii jako polegli, ale jak widać, ja jestem poległym ptakiem, więc trochę się to nie sprawdza. Dostajemy jakąś tutaj nową laskę, spoko. I musimy do króla Anduina dolecieć. Mogę na przykład skorzystać z gryfa do tego, nie muszę lecieć osobiście. No to weźmiemy tego gryfa, wykorzystamy. Czemuż by nie? I miało być 20 minut, już jest prawie 30 minut, jeśli nie ponad. Ale myślę, że warto było całą tą cutscenkę sobie przejść i obejrzeć. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Ja lecę tymczasem do Anduina. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przy kolejnych odcinkach z World of Warcrafta. I tak jak powiedziałem, napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w World of Warcrafcie. Ja to postaram się dla was... Optional, take a ride! Postaram się dla was to nagrać. I mam nadzieję, że ten pan niestety już no nie żyje. Nie udało mu się przetrwać. Mam nadzieję, że będą to ciekawe odcinki dla was, ciekawe materiały. Tu jest niestety grób tego gościa. Mamy list. Już zastanawiam się, czy po prostu... czy nie ma gdzieś jeszcze jakieś cutscenki, którą chciałbym wam pokazać. No i oczywiście tu Varian mówi, że teraz on musi przyjąć królestwo. A mamy tu właściwie wszystkich głównych sprawców. Co zrobiła Horda? Co zrobiła Sylvana? Musiałbym zagrać w drugą stronę, żeby zobaczyć ich cutscenkę pewnie. Potrzebujemy Hordy. Tak naprawdę. Jaina jest uparta. Nie da się jej tego odebrać. Okej. Mamy magów z Kilintoru. Nie wpuść Hordy. Wszyscy są za tym, żeby Hordzie zaufać, tylko Jaina nie. Nie. Troszkę rozłam. Ci tu mają żałobę cały czas. Ja bym chciał questa. A just cause is always worth fighting for. Zakończyć. Dziękuję bardzo. I co dalej? I mamy Jace'a, Darkwatera i Illidari. Protect Storm Keep from the Legion. Mam wrażenie, że to będzie znowu scenariusz. Więc to będzie tyle w tym odcinku, słuchajcie. Jeszcze szybciutko doposażmy się w nowe szaty króla. Czyli nowe pierścionki, nowe sprzęty. To jest już wymienione. I zostawcie dużo łapek w górę, zostawcie komentarze pod tym filmem. Co chcecie zobaczyć z World of Warcraft? Ja chcę na pewno jeszcze zobaczyć sobie artefakty, bo mnie to bardzo ciekawi osobiście, jak to wygląda ten system artefaktów. A w tym odcinku to już tyle. Na razie, koniec muzyki. Ta-dam!